chłodna. To kaldesoniarz, pierdolony. Latex? Witamy was bardzo serdecznie w grze Battlefield 4. Ja jestem Przemo, jest ze mną oczywiście Dominik. Siemanko. No i gramy na starym dodatku. No może nie aż takim starym, ale drugie uderzenie. Nie ma niestety jeszcze Naval Strike'a, bo EA nas tak bardzo kocha, że no niestety nie wypuściło jeszcze dodatku, bo stawiałem na jakość. Można by było długo o tym rozmawiać, no ale cóż. Możemy się niestety na razie raczyć tylko tym dodatkiem. No on jest spoko, jeszcze mi się nie przejadł jako tako, ale... Nie no, te mapy są naprawdę fajne, strujeczki. Też, no, bitwa na morzu, no kurde, stary, masakra. Dobra, ty grasz szturmem? Tak, tak. Będzie szturmował tutaj. Kurde, tam widziałem daleko typa. No, prawie pełen serwer, nie? Ale gdzie oni się nawalają? No tu jest tak czysto, to jest o dziwo. O, już jakiś snajper. Ten na wieży jest tam, po lewej stronie. Której? Lepiej, tu musisz się cofnąć. Na tej pierwszej z lewej. Ale to jakiś inny, bo tu inny do mnie wali, wiesz? Hej. A tam jest. O, zabił mnie. Bez szans, nawet nie wiem skąd. Tu się dopiero mapka zaczęła, więc jeszcze spoko, to jest 1200 tiketów. Ej, no cały czas na pieprze, ale skąd? No nie wiem, właśnie tutaj też mnie męczy ten snajper. Ja nie mam... Nic nie plan dostać się w stronę B. Ja nie mam stary jeszcze tego, zamka dwutaktowego. To współczuję. No w Gold Magnuma chcę odblokować w końcu, nie? Jest typ na wieży, on się chyba... Spadochronem tam zaraz zrobię z nim robotę. Kiedy dostanę na B. Aj, tu mnie kurde męczy, no. On jest na tej wieży, na tej rurze, to później runie, nie? Chcesz go moździerzą załatwić? Nie, on jest, kurde. Dobra. Dobra. Zabiłem jednego. No to na samej górze siedzi? Nie. Kurde, trochę za wysoko. On wie, że ja tu jestem, nie? Na tym pierwszym balkonie, wiesz? A, okej. Jednego ściągnąłem, co był wyżej. No to niech się żegna. Kurde, cały odcinek nie będę się na niego tu kampił, nie? Nie leci tak daleko. Nie można tego w górę unieść, wiesz, o co chodzi? No. Dobra, drugi padł. Ale jeszcze jeden tam jest. Ale dobrą miejscówkę mają, nie? Dobra, tam już nasi wbili, więc jest czysto. Możemy się innym punktem zająć.
A, ten bez szans, bez szans. O, matko. Kurde, nie zdążyłem. No, słyszałem, dzięki. Ale żal. Ale no scope, stary. Wy kurde, do 3 razy sztuka. Nie chciał mi się pokazać? Dobra. Wieża już właśnie leci w dół. Piękny widok. Mam porządny celownik, do. No. O. Upadło. No właśnie, zdjąłeś mi. O, jeszcze ktoś tu. Chociaż jednego mogłeś mi zostawić. Najpierw spanikowałem, przepraszam. Ej, na szczycie wieży chyba jest. Ja. A tu ile ich biegnie, stary, masakra. Ej, no dostał po bani i co? Kurde. Dobra, padł. No nie, ja go zabiłem, ale jest asysta. Latex jest na tej wieży tutaj blisko. Na tej tutaj? No, plecy, no, na tej. Możesz tam wbić do niego. A tam już jest nasz jest. Dobra, nasz już jest. Ale on zeskoczył... Nie, nasz go zabił, już jest spoko. Nie, ja go zabiłem, no. No bo on wyszedł. Jest tu, na wieży po lewo. No wiem, ale już mnie inny zabił, nie? Okej. Okay. O, jene. Okej. Okay. Muszę się gdzieś na wieżę wbić, wiesz? No, na wieży czy nie na wieży, ale musisz dobrą miejscówkę jakąś sobie znaleźć. Tylko tu większość tych. Wow, a jest w plecy. Skąd? Fuck, no zaraz... No, zaraz zginę. Hans, kurde, no bez szans, co tu jest. Bo oni tu na B są, nie? Bo B miga. Ja chcę się dostać na wieżę, obojętnie jaką, ale tutaj nie wiem, czy dojdę nawet. Nie, nasz czołg tu jest, kurde. Do wszystkich, cele został zneutralizowany. O, nawet dwa. Aha. Czemu on nie stoi? Przy murze był ziomek. Wiem. Zabity. Ładnie. Jeszcze jeden mi został. Wsparcie gdzieś tu biegło. Jest w środku chyba. Fuck, no ja nie wiem. To jest bez szans, nie? Na murze koło wieży jest. No ja już padłem. Wsparcie to jest masakra, nie? Możesz tam zacząć do niego strzelać pierwszy i tak, 2-3 kulki jest po tobie, nie? W środku tu siedzi, no w środku. No kurde! Dobra, zabiłem go granatem. No ładnie, ale... Koleś jest chyba jeszcze jeden przy fladze. Jest przy fladze tutaj, rzuciłem granat, ale tam... Ja muszę lecieć na wieżę, bo to nie ma szans tutaj, żebym ja sobie snajperem na dole biegał. No właśnie. Na dole ja nie mam szans w ogóle, bo widzisz. Co chwilę się ruszę i padam, nie? No jest na wieży kolejny snajper. Kurde, sobie założyłem lepszą lunetę do tego Famasa, ale on ma taki rozrzut, że jest masakra. Ale dobry chyba jest, co? Dobry jest, ale tak jak mówię, no rozrzut ma taki, że wiesz, jak... A kogo zamontowałem, to... Trzeba bardzo krótkimi seriami strzelać. Dobra, to ja już zostaję tutaj. Kurde, jak nie lubię, jak oni się tak ruszają. Najlepiej, żeby stali w miejscu, nie? Albo leżeli. No, najlepiej. Dostałem ten, plecy mi ktoś zrobił, wiesz? A ty jesteś i tak nie obok mnie, bo padłem. Ale w środku, w wieży? Tak. Nie, na zewnątrz. Spadł ze spadochronu. Ach, tu jest, Boże. Noż kurde.
Dobra, padł. Uwielbiam, jak tymi tunguskami tu podjeżdżają. O Jezu! Serio? Widziałem, jak cię wciągnęło w górę. Masakra. Milimetr przed głową, lubię to. Dobra, tu jest czysto. A już do mnie pruje jakiś koleś. O, zostawiłeś mi apteczkę, dzięki. O, już widzę, że się przyda, nie? Ej, no, ach, tu jest chyba. Nie, nie ma go. Ty, to gdzie on jest? Przydaje się, przydaje, bo co dostanę strzała, to mnie jakoś tam leczy, nie? A. On jest gdzieś w kierunku A, ale... Fuck, no. No ja już jestem w dupie, bo wiesz, on wie, gdzie ja jestem, a ja nie wiem, gdzie on jest. Dążę do ciebie. Żeby jakaś, wiesz, chociaż luneta buszała, albo wiesz, nie wiem, żebym widział, gdzie... jakiś kierunek, skąd strzela. Na A tam zlatują ze spadochronami, kurde. Muszę być cały czas w ruchu. Na wieży sąsiedniej jest. Oddali. Ale której? Gdzie biegnę? Aha, tam, dobra. Jest albo w środku, albo na dole tej wieży. Wiem, że tam... kręcił, nie? Ale do mnie ktoś z drugiej strony wali, nie wiem... O, jest, jest na wieży. Na górze jest. Dwóch jest, stary. Jeden padł. Drugi też. Trzech jest. Chyba zbieg na dół. Uważaj. Dobra, padł. Pięknie. Oj, mam zamek dwutaktowy, super. Jakby czołg tu podjechał. Nie jest ciekawie. Oni gdzieś tu chyba mają znacznik, kurde. Możliwe, możliwe. Mi tu pika coś. No ja znacznik sobie postawili. Tak, tak, zlatują, zlatują na las. Kto ty czołg jest? Za niebieskim kontenerem. Ale to czołg. Nie, ja nie, ziomek jest. A ja nie widzę, cholera, ja nie widzę, bo dobra, jest już. Ten. Dobra, dobra, już nasz tam się. Bo akurat mi drzewa zasłaniają. Dobrze. Właśnie straciliśmy cel delta. Uważaj, tam masz czołg pod sobą, nie? Wiem, wiem, wiem. Ładnie. Stary, nie wiem, gdzie oni są. No, pełen serwer jest, a w ogóle nikogo tu nie widzę. Na D trochę się ludzi kręci. Na C w lesie są jakieś ostre tutaj walki. Fuck, no nikt się nie zatrzyma. Serio? Dzięki. Sniper się zdjął? Tak. Nie wiem skąd nawet, wiesz? To jest najlepsze. O, strzela do mnie. A wiem, ej no, naprawdę? Ej no, zabił mnie, no czaisz to? What? Dobrze, że mnie nawet nie podniesiesz, bo sobie zamek zamontuję, wiesz? Ale stary, wiesz gdzie on siedzi? Tam gdzie jest nasza baza. Znaczy, nie, nasza nie, sorry, nasza jest tutaj. Ale on, chłopie, masakra. Tak daleko siedzi. Dobra, ale ja mam zamek dwutaktowy, co jest bardzo ważne.
to zmienia postać rzeczy. Czekaj, odejdź, spróbuję go, o ile tam jeszcze jest. Dobra, nie ma go tam. To ktoś tu wbił? Masz, bo się przestraszyłem. Aha. Dobra, ja zmieniam trochę miejscówkę. Będę za tobą. Kurde, by nam przyjęli. Aj, nawzajem się zabiliśmy. Trzeba ich od tyłu zajść jakoś, nie wiem. Oni tu, oni starają się ten, przejąć nam D, wiesz? No D jest tutaj takim punktem centralnym, nie? Kto ma D to... Ale jak pójdziemy tu tyłem, to możemy ich zaskoczyć, bo... Widziałem tu jednego typa przynajmniej. Fuck. Ej, no zabił mnie, czaj, snajper. Nie, przepraszam, z czołgu, super, nie? Biegnę. Ale za daleko jesteś. Nie. Patrz, zdążył, dzięki. To nie ma sensu być, no patrz, znowu mnie zabił. O. Już tu gdzieś mają znacznik, bo już tu zeskakują ze spadochronu. No dobra, no to plan taki, żebyśmy się trzymali jak najdalej teraz jednak z tego punktu. Trzeba na odległość, przynajmniej ja, bo ja mam snajpę, to wiesz. O, już. Lecy mi ktoś. Serio? No kurde! No i fajnie, super, nie? Podda. Kurde. Opa. Apteczka jest za tobą. Wiem, wiem. No jak? Oh, fuck. Fuck, no naprawdę? Co ja mam zrobić sam wokół, kurde, tyle wroga? No niezbyt ciekawie. Ale ich tu biegnie, stary. Tobie jest przy rzece. No serio? Myślałem, że plecy nam tutaj chronią nasi. Dobra, wiesz co? Trzeba... Trzeba się wbić na D i o właśnie. Od tej strony biec.
Stok. Aha. No skąd? No kurde! Spokojnie, spokojnie, już biegnę. No nie, ale to jest bez sensu, bo nawet wiesz, nie wiadomo skąd, nie? O, po drugiej stronie rzeki jest. No. PKP Penecz, co to jest w ogóle? LKM taki. Tu mam w tej chwili parcie. Rozwalili ten czołg, czy nie? Nie wiem, odbiegłem. O fuck, no. Oni za szybko się ruszają. Są tam na E, nie? Wiem, wiem. Oni atakują nam D, wiesz? Cały czas od... Od strony rzeki, wiesz? Od ich strony. O, patrz, przebiega przez rzekę właśnie. O! Za późno, ale dzięki, dzięki. O, utonąłeś, nie mogę cię. Masz przed sobą kolesia? Wiem, wiem, wiem. Wow, dwóch nawet. Padł. Tu mają na pewno znacznik, bo cały czas spadają ze spadochronów, nie? Tak. Ale piękny double kill. Fuck, no. Dwa heady. Ej, no. No serio? Nie wierzę, nie wierzę, że tego nie trafiłem. A, myślałem, że padłeś. Nie no, ja wiesz, się staram jak mogę, ja tym frapsem mam za słabego mam kompa, wiesz? I tak mi FPS-y spadają, non stop mam niskie w sumie, można by powiedzieć nawet. Staram się jak mogę, ale wiesz. Ja się tam obrócę, kurde. Aj. Aj, aj, aj. W centrum C, ziomek, spadł ze spadochronu. Aj! Uch, tu biegnie w tą stronę wzgórza. To jest masakra. Dobrze, bo mają 3 punkty. Ale wiesz, raczej to wygramy. Zobacz na przewagę, nie?
Kurde, czołg tam się kręci. Za zielonymi kontenerami jest dwóch. Kolesia miałeś po prawej ze wsparcie. Zabiłem go. Dzięki. Gdzie ty padłeś? Stary, bez szans. Tu. Aj. Nie dobiegłem. Koleś na spadochronie przed nami. Na 12. Ej, no, serio? Położył się. Wiem, zabiłem. Nie sądziłem, że nie mogę strzelać przez barierkę, nie? Myślałem, że ta gra nie jest tak realna. What the f... O Boże, no nie wierzę, po prostu nie wierzę. Ale nam tam agnoją, kurde. Dwa czołgi i piechota. Mhm. No to już. Jeden padł. No nie, no nie wierzę. Dlaczego, dlaczego teraz? Ale tak ładnie te cele, wiesz, ziomki siedzieli na wzgórzu, nie? Idealnie. No dobra, no to bierzemy furę i tam podjedźmy jakoś fajniej. Tylko pozwól, ja sobie gdzieś dalej wysiądę, dobra? Bo... Możesz sobie podjechać dalej, ale... Ja wolałbym jako snajper gdzieś tam się schować. Ja wysiadam. Ten ból, że kurde nie mam C4, nie? To. Mhm. Dobra, jeden padł. Na wzgórzu. Ale ich tam jest, stary, masakra. What the? No ładuj to! No kurde! W którym miejscu padłeś? W takiej pojedynczej skale, tam gdzie wcześniej padliśmy koło tego, takiego garażu jakby. To jest taka skała po prawej stronie. Tam dwóch siedziało. Patrz, biegnie po lewej. Widzę. Fuck. Dobra, zabity. Gorsze jest to, że tam w centrum A stoją dwa czołgi i one w ogóle się nie ruszają, nie? I rozglądają na wszystkie strony. What the fuck? O. Ej, no koleś miał samą głowę wystającą z kamienia. Masakra. Jeszcze nie mogłem go trafić, bo tak byłem zszokowany tą sytuacją. Patrz, mogłem w róże. Gdzie jesteś? Nie, padłeś, szkoda. Mogłem ten. Dobra, jeszcze raz. Trzeba tam podjechać. To masakra, ciężko tam będzie się wbić na to A. No wiem, ale to chociaż gdzieś dalej, nie? Żeby znacznik postawić w róże, co? No jasne. Mało już zostało do końca, ale możemy przecież... Mocno wspomóc, nie? Mhm. Of course. Ładnie, uwielbiam zanik dźwięku. Dobra. Co to? Wow. No nie wierzę, no. Jesteś obok gdzieś, czy nie? No, biegnę. Dzięki. Dobra, mamy A. Aj. Gdzieś tu jest snajper, bo mnie zdjął. W garażu jest typ tym, który wcześniej rozwalił czołg.
No kurde, nie wierzę. No, ja pierdzielę. Masakra. Przed tobą koleś. Aj no. Nie zdążyłem, ale wygraliśmy. Tym miłym akcentem kończymy odcinek. Duet Dominik & Przemo Battlefield 4. I mam nadzieję, że już kolejny odcinek będzie właśnie z nowego dodatku Naval Strike. Też mam taką nadzieję. Trzymajcie się, pozdrawiamy was, pa pa.